Pewnie tu ze złotówkę byśmy zgromadzili na dzień dzisiejszy. Bony towarowe uprawniały do zakupu w punktach wydzielonych, jakim był Peweks, a później Boltona. A gdzie w Ostródzie był Peweks? Tu, gdzie mamy napis mini centrum, na skrzyżowaniu ulicy Czarnieckiego i jaka tam jest druga ta ulica? Jagieły. Tak, od przedszkolnej jak się wchodziło, to był bodajże pierwszy sklep po prawej stronie. Tak, to był właśnie ten Peweks, a Boltona była na dole za przejazdem. Tam, gdzie Hotel Hindenburg, gdzie był jeszcze w epoce niemieckiej. I po prawej stronie on był, jak się wchodziło do tego budynku, to po prawej stronie tak, była Baltona. To był mały taki sklepik i tam był sprzęt RTV, to co nie było dostępne na rynku takim zwykłym, to tam za te dolary albo za zamiennik dolarów można było nabyć. Przy czym zamiennik dolarów, to nie chodziło o to, że ktoś dostawał wynagrodzenie w dolarach. Zamiennik dolarów to był za dolary. Jak przyjeżdżałeś z zagranicy tej twardej, za żelaznej kurtyny, to w zasadzie byłeś zobowiązany wymienić część pieniędzy, albo wypłatę dostawałeś, jak pracowałeś w strefie za żelazną kurtyną, nie w dolarach czysto, w tych papierkach. Mhm. Przelew na konto, jak chciałeś wypłacić, to dostawałeś w tych papierkach, które były tylko ważne w PRL. A jak nie pracowałeś za granicą, nie otrzymywałeś to? To nie miałeś ogólnie prawa mieć dolarów. Oczywiście każde prawo te prawa były obchodzone i te dolary były nielegalnie nabywane od, jak to się mówi, cinkciarzy, którzy sobie stacjonowali i robili z tego lukratywny interes w sumie. Też dysponowali tymi bonami towarowymi. I ten bon towarowy o równowartości 1 dolara czy 10 centów troszeczkę taniej można było kupić niż oryginalnego dolara. I no jak chciałeś ten towar nabyć w tym Peweksie, to po co ci był ten oryginalny dolar w sumie, jak mogłeś to troszeczkę taniej nabyć tą kartkę papieru zwaną bonem towarowym. Do tego to służyło. To taki był zabieg władz, żeby ten prawdziwy dolar, żeby pozostał w skarbie państwa ludowym, a zwykli, przeciętni obywatele Polski Ludowej, żeby się mogli ewentualnie, jak już muszą, to żeby takim papierkiem się posługiwali. Nic nieznaczącym poza żelazną kurtyną, tak? A w Peweksie co można było kupić? Bo to w sumie był stosunkowo mały sklepik. Mały. Peweks był wielkości, nie wiem, ile on tam. Tak jak teraz jest tam sprzęt taki kafelki, takie jakieś drobiazgi tam są po prawej stronie. To on nawet nie sięgał całości nie, tego sklepu. Nie, to było gdzieś nawet połowa. To był mały, może tej wielkości co sklep wędkarski w Carrefourze. Taki był Peweks. W Peweksie można było wszystko kupić. Ale na małej powierzchni. Na małej powierzchni, flaszkę whisky i spodnie oryginalne Levisa. Dywany. A no, słodycze, pamiętasz? Też słodycze. Były czekolady, to co było niedostępne. Tak, tiktaki, pewnie milki, tabulereone, jak to się tam mówi, takie różne czekoladki tam. Kosmetyki. Oczywiście, też. Że tak. I to wszystko było na takiej małej powierzchni. A co było w polskich sklepach? W polskich sklepach, jak tam w tym Peweksie było dużo, to w polskim sklepie było niewiele. To znaczy towar był, ale on nie był dostępny. Bo ponieważ pewnie kierownicy sklepów byli w pierwszej linii zasilania w towar. No więc tego towaru siłą rzeczy było bardzo mało i on nie zalegał towar w Polsce Ludowej na półkach. Bo go albo nie było, albo był szybko rozdysponowany w jakiś sposób niezbyt taki jawny, nie? A znasz taki dowcip, że przychodzi mężczyzna do sklepu mięsnego, a tam haki wiszą, tradycyjnie godło polski, żyjna za pultą i on się pyta, co jest, a sprzedawczyni? No, to co widać. On tak patrzy na to godło. To pół kilo orła. Pół kilo orła. To, owszem, różne były takie, może w sumie one nie były aż takie bardzo śmieszne, no a teraz sobie śmieszkujemy z tego oczywiście, ale wtedy to było tak, że tak jak te kartki tu, co mamy, to na jakieś pół kilograma masła, to żeby to kupić, tą kartkę zrealizować, to trzeba było za 4 godziny jeszcze w kolejce odstać tak naprawdę. Czasami o tym, komu ile się należy, decydował kierownik sklepu albo sprzedawczyni. Czasami jak się utworzył komitet kolejkowy i była jakaś lista, grupa na kartce była, nie w internecie, no to wtedy już
sobie rozdzielali podług listy. Te gramy, albo tyle, co no było nabywane. No właśnie, a ile było tych gram? Gramów było niewiele, bo tu widzimy, jaki przydział nam dietetycy PRL-u wyliczyli. Masło było na osobę, to było tak 125 gram. Była taka karteczka i ją można 125. I to było chyba 4 razy można było kupić. Tylko nie wiem właśnie. One ogólnie były coraz bardziej zmniejszane, te przydziały. Niemniej jednak, jak tak widzimy, przydział, nie wiem, na wołowe, wołowina, cielęcina z kością 400 gram. Taki był przydział. Była kartka na 401 i na 301 wycinek. Bo te kartki na mięso też nie miały takiej samej wartości, bo to było zależne od... Dla danej osoby, jak było przydzielane, było zależne, tak, czy zależy, to jest osoba. Czy kobieta, czy mężczyzna ciężko pracujący fizycznie w trudnych, skrajnych warunkach, czy siedzący w biurze. Tak mniej więcej to tak. No i mniejsza wartość wtedy była mniejszy też dla dziecka. Kaloryczny i dla dziecka prostu, też tak? Jeszcze wtedy niższy. No ale na dzieci był przydział czekoladowy, nie? Dla osób już w zaawansowanym wieku nie było przydziału czekoladowego. A ty miałeś wycieczki za granicę? Tak, o tych wycieczkach może by też jakieś słowo rzec. Wycieczki, o wycieczkach mówił przeciętny Polak, że musi się zwrócić. Jak była typowa wycieczka turystyczna. Natomiast był jeszcze drugi segment ruchu turystycznego zagranicznego. To był taki segment typowo handlowy. Nie jechałeś na żadną wycieczkę, tylko brałeś plecak. Albo jak miałeś samochód, to samochód, a jak nie, no to w pociąg albo autobusem podróżowałeś gdzieś za granicę. Brałeś, co tam wiedziałeś, że można gdzieś handlować. A skąd wiedziałeś? No, internetu nie było, telefony to mało kto też miał. W tej ekipie, w której się spotykałeś, w swojej grupie, w szkole czy gdzieś, no zawsze dochodzi do jakichś kontaktów i wymiany informacyjnej. Jeden wie tamto, drugi wie tamto. I ja swojego czasu dowiedziałem się, że w Republice Węgierskiej można na przykład sprzedawać dresy i ubrania robocze, takie, które u nas były dostępne i to szybko schodziło. Czyli jadąc tam od razu tak, do Węgier, dwustronny zabierałeś? Był taki handel, że nie jeździłeś na pusto z powietrzem czy tam z kasą, bo to nie za bardzo się wówczas mogło opłacić, nie? Wiozło się tam jakiś towar, który u nas był. U nas ubrania robocze były dostępne i na Węgrzech na przykład schodziły takie dresy z trzema paskami, które usilnie udawały dresy oryginalne Adidasa. Więc to się, ile tam dałeś radę uradzić, to przenieść przez granicę oczywiście, bo to też na granicy, tak jak i teraz, no, nie wolno przez granice celne przenosić towaru bez cła, żeby było jasne. Ale tak sam wyjeżdżałeś, czy to były grupy jakieś? Żeby nie zabrzmiało źle, grupy zorganizowane. To handel zorganizowany to był przy wycieczkach. Była wycieczka krajoznawcza, nie wiem, gdzieś tam do Budapesztu, do Pragi, do Wiednia. Czasami jak ktoś miał już ten paszport poza KDL-owy, no to wówczas mógł sobie pojechać. To były zorganizowane w grupie. W grupowych wycieczkach ciężko było coś uhandlować, bo zawsze trzeba było zwracać uwagę na całą grupę, nie było czasu, a nie wiedziałeś, czy zdążysz sprzedać, tak? No bo skąd wiesz, że kupisz 10 dresów i wiesz, że w 10 minut 10 dresów sprzedasz? No ciężko to, dlatego samodzielne wyjazdy. I tutaj nawet też jest jeden taki kolega, który jeździł aż do Turcji. Dobrze mu się wiedzie, nawet do dzisiaj ma fajną, dużą firmę. I niech mu tam dalej dobrze oczywiście idzie. W Turcji to się handlowało towarem bardziej twardym takim. Więcej można było zarobić. Natomiast w tych krajach tutaj bliższych też można było zarobić na przykład 3 pensje, 1 wyjazd. Czyli jak jechałeś... Jeden wyjazd. Jak tu kupiłeś te dresy i te ubrania robocze, jak tam to zawiozłeś i to sprzedałeś na takim najszybszy rynek, to był taki Moszkwater w Budapeszcie, metrem się tam dojeżdżało, tam się wypakowywałeś, tylko trzeba było uważać na ich miejscową policję, zwaną, ona się nazywała po węgiersku tak render szerok, jakoś taka... Język węgierski jest łatwy. Język węgierski nie jest łatwy. No i trzeba było uważać, bo też to było nielegalne, ale węgierscy obywatele też bardzo lubili to nabywać, więc bardzo szybko, nieraz szło naprawdę w 17-18 minut sprzedać cały plecak towaru. A ile jechałeś na Węgry? No na Węgry, czym jechałeś? Na Węgry trzeba było jechać, samochody nie były dostępnym dobrem w PRL-u tak bardzo, jak to się reklamuje, więc ja miałem bilety kolejowe, bo rodzice na kolei pracowali.
I miałem taki międzynarodowy też bilet kolejowy, ale jak trzeba było kupić, to trzeba było kupić bilet wtedy od polskiej granicy w Cieszynie do Budapesztu w kasie międzynarodowej kolejowej. Tam na tych Węgrach też się nie brało wszystko jak leci ze sklepów, bo Węgry były bardzo dobrze zaopatrzone. Polacy zazdrościli zaopatrzeniu węgierskiemu. Było zaopatrzone tak jak nasz Pewex, gdzie za dolary trzeba było albo te pseudo kupo robić zakupy. Więc super był zaopatrzony. Wchodzi za te forinty, można było kupić. I teraz najczęściej to, co tutaj było najszybsze do sprzedania, to kupowało się dezodoranty, bo lekkie były do przewiezienia. U nas nie było dezodorantów, łatwo było je sprzedać, bo oczywiście odbiorcami dezodorantów najczęściej były kobiety, bo mężczyźni jakoś w tamtych czasach nie mieli takiej widocznie potrzeby. A jakie dezodoranty, pamiętasz? Najczęściej to były takie, Bak był najbardziej popularnym i chodliwym towarem. Potem z lekkich towarów do przewiezienia przez granicę to były takie sukienki. Swetry były za ciężkie, to tam z Turcji wozili większymi pojazdami. Natomiast z Węgier się te sukienki woziło i te dezodoranty. I to oczywiście mówimy w takim, nie w takim zakresie, jak niektórzy tam koledzy albo i starsze osoby prowadziły biznes na wyższym zakresie, z większym ryzykiem, że celnicy to wszystko zabiorą. Natomiast jak nie chciałeś podejmować takiego ryzyka i zadowoliłeś się dwoma pensjami takimi średniego, średnio wypracowanymi w Ostródzie, więc mogłeś na małym ryzyku dać radę to przewieźć, nie? A te pieniądze normalnie przewoziłeś, czy musiałeś je? Jeszcze do tych pieniędzy, no bo oczywiście w Polsce były te pieniądze, no, tak jak i teraz jest. Tam były forinty, dolary tam też były zakazane. Policja mogła cię aresztować za posiadanie dolarów. No najczęściej się kończyło szybkim wypuszczeniem delikwenta z aresztu międzynarodowego, ale bez dolarów, więc słabo trochę. Więc dolarów się raczej, jak się jechało, to po same dolary, nie? Jakąś taką ekipą dolarową. Natomiast z tymi pieniędzmi to było tak, że nie tylko bilet można było na paszport kupić międzynarodowy, kolejowy, ale również wymiana była walutowa, była taka książeczka walutowa. Bank, ten, który teraz stoi w Ostródzie pusty, taki rozwalony, on prowadził. Na Drwęskiej? Tak, na Drwęskiej. On prowadził wymianę walutową na tych książeczkach. On też tam stempelek wymieniono tyle i tyle złotych, na tyle i tyle forinta, albo na tyle i tyle marek kraju NRD, którego nie ma obecnie. Jeszcze tak się udało jakoś mieć trochę sprzętu AVT, takiego audio, i nagrywałem dużo piosenek. Teraz to jest oczywiście nielegalne, a wówczas nie było takiego przepisu prawnego w tym temacie. Można było nagrywać i odtwarzać w miejscach publicznych różne utwory. Dopiero później były rozwiązania i prowadziłem też takie na przykład wesela, jak ktoś nie miał orkiestry, albo jakąś dyskotekę wewnętrzną. DJ? To były takie wewnętrzne, na zlecenie, czasami w firmach, czasami dla jakiejś większej rodziny, albo dla jakiejś grupy młodzieży. Wewnętrzne takie dyskoteki różnego typu. A jaką muzykę puszczałeś? No to jak się słuchało, co tam wtedy? Sissy Gash, Modern Talking, jakieś tam takie różne... Sabriny. No to cała ta, no, całe te lata takie wtedy... A polską jakąś? Co tam się polskiego puszczało? Pewnie Krawczyka. Kombi? Ale kombi, to się przy tym nie tańczyło. Kombi, takie było. Słodkiego miłego życia nie tańczyło się? Miłego życia, tak. To fajne to było. O, pamiętam tak z tym kombi. Kiedyś prowadziłem takie wesele w sali jadalnej pod Urzędem Skarbowym. Teraz tam jest Wydział Komorników Urzędu Skarbowego. I tam była po prostu stołówka dla urzędników. I tam była taka dyskoteka. I wesele później prowadziłem. I tam w trakcie tego wesela, bo wesele z Polonii amerykańskiej, oni tutaj robili sobie wesele w Ostródzie, oni tam dobrze właśnie płacili za takie melodie, które im z płyty gramofonowej jeszcze wówczas na zamówienie puszczały. Skończyło się na tym, że ci Amerykanie tak dużo pili, że głowami w tortach wylądowali. To znaczy Amerykanie. Amerykanie polskiego pochodzenia, bo to by była Polonia. Oczywiście chodziłem w międzyczasie do szkoły, skończyłem z dobrymi wynikami, zdobyłem odpowiednie tam tytuły, uprawnienia. A języki obce, jak wyjeżdżałeś? Okay. Z językami to no, oczywiście była duża chęć, jak już chodziłem do szkoły średniej, technicznej w Olsztynie,
to mieliśmy tam język obcy, no podstawowy, czyli rosyjski i dodatkowy, czyli angielski, z którego też później była matura. Tylko ten angielski był w takim wydaniu rosyjskim. To znaczy, facet, który uczył angielskiego, nie wiem, czy go potrafi. Taki to był poziom, tak jakby, no, żeby, tak jakby nie nauczyć, nie? Oczywiście, kto co tam... Niektórzy się lepiej uczyli tego angielskiego, niektórzy gorzej. Znałeś kilka słówek, to już byłeś szczęśliwy. Czyli mimo tych wyjazdów licznych, tych prowadzonych imprez, udało ci się dobrze skończyć szkołę? Tak, oczywiście, zdałem maturę. No, później gdzieś tam skończyłem jakieś studia, jeszcze jedno, drugie.